Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje. Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje. Skoro życie ma swój sens, to także śmierć i cierpienie. One muszą mieć sens. One muszą mieć sens. Wszystko dzieje się na poziomie głowy, naszego sumienia. Ważny jest dystans, odpowiednia perspektywa. Nie jesteśmy w stanie uchronić ludzi przed popełnianiem błędów, a świata przed złem. Może dziwnie to brzmi, ale jest w tym sens. Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje. Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje. Jak będziemy wielcy w małych sprawach, to nad wieloma nas postawią. Żyjmy na pełnej petardzie. Można słabo zacząć, ale dobrze skończyć. Do tego trzeba mieć ogromną odwagę. O wiele łatwiej być tłumem niż przeciwko niemu. I tylko nie martw się przez cały dzień, wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem, ciesz się życiem. Życie jest tak nieprzewidywalne. Za chwilę może zdarzyć się coś, co natychmiast rozwiąże wasze problemy. Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje. Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć właśnie dziś. Jest o wiele później niż ci się wydaje. Muszę powiedzieć, że w pomaganiu i w ogóle w jakimkolwiek działaniu nie znoszę lipy. Muszę powiedzieć, że w pomaganiu i w ogóle w jakimkolwiek działaniu nie znoszę lipy.